Jeżeli ktokolwiek mnie słyszy, niech się odezwie do nas. Niech przemówi. Jeżeli mnie widzisz albo słyszysz. Płacisz w tym momencie za swoje grzechy. Nie wiem. Słuchaj, albo będziesz z nami tutaj współpracował. Pomóż mi. Siema, witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy jeszcze widno w miarę, ale mam dla was taką małą niespodziankę. Po ostatnim odcinku widziałem, że tematem było duże zainteresowanie było tym tematem, który przedstawiliśmy odnośnie tej tragedii na Odrze, w której zginęło tak wiele dzieci. I sami o tym nie wiedzieliśmy, o tym miejscu, ale jesteśmy teraz przed faktycznym, takim bardziej docelowym tym miejscem, gdzie faktycznie doszło do tej tragedii. Wtedy byliśmy na drugim brzegu, tam Kuba możesz pokazać drugi brzeg. Tam macie ten drugi brzeg, gdzie byliśmy w ostatnim odcinku. No i tak pomyśleliśmy, że poszukamy tego drugiego brzegu po prostu, gdzie te dzieci wracały z tego kościoła. I tutaj właśnie była ta przeprawa. Możesz to pokazać, Kuba. Dawniej tutaj była taka droga prosta. I tędy właśnie szła ta przeprawa. A tam w krzakach daleko, ale tego nie będziecie widzieli. Tam w tych krzakach jest ten domek tego przewoźnika. Niestety to jest tak zarośnięte, że tego tam nie widać. Te niestety ruiny. Ale widać, że tu takie było, widzisz? Taki spad, nie? Takie po prostu tutaj taki inny teren jest. No i ta droga szła aż do kościoła. Nie wiem, gdzie tam jest ten kościół. Widzisz gdzieś ten kościół? Nawet tego kościoła nie widać. Widzicie, jakie tu mamy bezdroża? Coś tam widzę, te ale dzieci to po prostu zarysy. Musiały tyle kilometrów iść do tego kościoła, nie? No przyszliśmy tutaj, żeby to sprawdzić. To miejsce również pod kątem jakiejś anomalii paranormalnych, które mogą tutaj występować, bo jak wiecie, w ostatnim materiale było naprawdę ciekawie, no ciekawie, w tym bardziej, może nie dla mnie ciekawie, bo to mnie bezpośrednio zaatakowało, no ale dla was na pewno to było ciekawe. No jak widzicie za mną, żeby to nie było czcze gadanie, mamy tutaj znak, który mówi o tej tragedii. Jest tutaj po prostu wszystko przedstawione. Cała ta historia tego, co się tutaj wydarzyło. Naprawdę przykra sprawa. Były to dzieci pierwszokomunijne, które przygotowywały się do pierwszej komunii świętej. Wracały z nabożeństwa. No i spotkało ich takie coś po prostu. Przez nieodpowiedzialność jednej osoby. I właśnie ta jedna osoba, mi się wydaje, i wy tak samo stwierdziliście na tym nagraniu, że właśnie ten przewoźnik, który się dopuścił tej tragedii, jego dusza nadal tutaj pokutuje w tym miejscu. I to właśnie jego, ta dusza mogła mnie w tamtym momencie zaatakować. Dobra, no przechodzimy do sprawdzenia tego miejsca, nie będziemy przeciągać, mamy jeszcze kolejne miejsca. I sprawdzimy po prostu, czy jest tutaj jakaś aktywność. Bo ostatnio na Gostubie mieliśmy właśnie zadziwiająco ciekawe i sprecyzowane odpowiedzi odnośnie tego miejsca tutaj i tej historii. Zajęty, dobra. Zaczynają się głosy. Tam jeszcze jakaś muzyka gra, bo tam... Czy pamiętasz nas? Byliśmy tutaj tydzień temu. Zaatakowałeś nas w tamtym momencie. Wiecie, no jest jeszcze widno, no ale to jest takie po prostu bezdroże, że potem nie trafimy, nie wyjedziemy stąd. I chcieliśmy to jak najszybciej załatwić. Dobra, jeżeli mnie słyszysz, jeżeli ktokolwiek mnie słyszy, niech się odezwie do nas, niech przemówi. Jeżeli mnie widzisz albo słyszysz, bądź cicho. Bądź, no nie. No widzicie? I się odpowiada, jakby nie chciał gadać. Widzicie? Bądź cicho. Znowu to jest nieprzychylnie nastawione do mnie. Dlaczego mam być... Odpowiedz mi, dlaczego mam być cicho. Wyrządziłeś dość zła. I teraz tutaj pokutujesz.
Jak to jest z tobą? Nadużywany. Ciemny. Ciemny. Coś mi się wydaje, no widzisz, takie znowu takie słowa padają, takie... nieprzychylnie do nas nastawione po prostu. Czy jest tutaj ofiara tego... Obserwuję cię. No i znowu obserwuję cię. Czyli nas widzisz, tak? Czyli albo mnie, albo nas widzisz. Dobra. No to w takim razie... co tutaj robisz w tym miejscu? Czy jesteś tutaj po to, aby pokutować? Chociaż ja mam wrażenie, że my rozmawiamy z tym, co się dopuścił tej zbrodni. Nie wiem, ciągle mam takie wrażenie, nie? Jeszcze po tym, co tam się wydarzyło. Byłeś wtedy pijany. Miałeś w dupie życie innych po prostu. Myślałeś tylko o sobie. Wiecie co, no ja wam powiem, że kurde, dyktafonu zapomniałem, nie? I no chyba, że w telefonie użyję dyktafonu, ale nie wiem, czy on jest na tyle czuły, żeby zrobić sesję EVP normalną. No może spróbujemy, nie? No można spróbować. Bo kurde, zapomniałem dyktafonu, wam powiem, no pierwszy raz mi się tak zdarzyło, dobra. Jeżeli tutaj jesteś ze mną i mnie słyszysz albo widzisz, odezwij się teraz, a my ciebie usłyszymy. Dzięki temu urządzeniu, które mam w prawej ręce. Wystarczy, że coś powiesz do nas. Czy mamy do czynienia z osobą, która dopuściła się tej tragedii tutaj? Czy to ty złamałeś wszelkie zakazy i doprowadziłeś do śmierci niewinnych dzieci? Jeżeli tutaj jesteś ze mną i mnie słyszysz albo widzisz, odezwij się teraz, a my ciebie usłyszymy. Dzięki temu urządzeniu, które mam w prawej ręce, wystarczy, że coś powiesz do nas. Czy mamy do czynienia z osobą, która dopuściła się tej tragedii tutaj? Czy to ty złamałeś wszelkie zakazy i doprowadziłeś do śmierci niewinnych dzieci? Byłem pewny, że tam zwierzę przebiegło, dość duże zwierzę. Czarne, wielkie zwierzę. Dobra, albo miałem z widy jakieś, dobra. Jeżeli jesteś tutaj, zbliż się do mnie. Pokaż nam, że tutaj jesteś. Boisz się? Chyba masz czego się bać. Po tym, co zrobiłeś. Tutaj mi się wydaje, że to było konkretnie tutaj szło, ta droga, nie? Bo tutaj, jak widzisz, takie, jest takie zagłębienie. A może teraz masz odwagę do nas coś powiedzieć?
podejdę bliżej, żeby jakby co, żeby było słuchać. Mordowa? 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 Jakby mordowanie. No mordowałeś tutaj, zamordowałeś tutaj wiele ludzi. My to wiemy. Abyś mąż... Był ten sam głos. Co wtedy? Czyli słyszysz nas, tak? Wiesz, że tutaj jesteśmy. I słyszysz to, co do ciebie mówimy. Przejdźmy tu kawałek, kurwa. Czekaj, to będzie? No, chyba, że dalej tu będę miał to. Odpowiesz nam? Ale Kasi wtedy też odpowiadały jakieś głosy dziewczynek, nie? Bardziej imiona. Czy jest tutaj... Ból. Czy jest z nami tutaj duch dziewczynki, która zginęła w tym miejscu? Czy słyszysz nas? Nie obawiaj się nas. My tobie krzywdy nie zrobimy. Czyli ja mam wrażenie, że tu jest po prostu, ciągle mam te wrażenie, że tu jest ten duch tego, co, no po prostu, co dopuścił tej zbrodni się, nie? Na przybliżeniu to nagrywam, jakoś widać. Patrz. Widzicie? Ale to ten ma znak mapuje, nie? Chyba. Ma znak. Tak, bo to taki ma... Twój kształt człowieka. Jeżeli tu jesteś, stań przede mną. Jeżeli masz na tyle odwagi, stań przede mną. Sorry za te dźwięki, ale widzicie, jednak się coś dzieje, nie jest tutaj całkiem ciemno. No teraz już w obiektywie jest dość no to ciemno. Czekaj, tu musisz podwyższyć ISO. Z Ghostube'em, bo ewidentnie na tym urządzeniu mieliśmy dość dużo odpowiedzi. Dlaczego nas zaatakowałeś wtedy? Mnie? Ale się zerwał nurt. No. No, wiesz, że taką za śmierć tylu osób, no na pewno. Znowu to widziałem. Znowu to kurwa widziałem tam. Pragnienie. Ciary mam, nie? Opieku. Pragnienie o... Ja tobie nie pomogę. Płacisz w tym momencie za swoje grzechy. Nie wiem. Których dopuściłeś się za życia. Na pewno wiesz, co zrobiłeś. Słuchaj, albo będziesz z nami tutaj współpracował. Pomóż mi. Szpital. Niebezpieczny. I znowu niebezpieczny. Tak jak było tam, tamtym razem, nie? Zaczyna się. Kto jest niebezpieczny? Czy ty jesteś niebezpieczny? Nie wiem, z kim my rozmawiamy, ale widocznie nas widzisz lub słyszysz, bo odpowiadasz nam tutaj dość precyzyjnie. A jeżeli mógłbyś potwierdzić swoją obecność jakoś bardziej naocznie, to zbliż się do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. Jeżeli możesz to zrobić dla nas. Zbliż się, pokaż nam to. Czy wszystko w porządku? Nie jest w porządku, bo chcemy się dowiedzieć, czy tutaj jesteś. Proszę, zbliż się do tego urządzenia, które mam w prawej ręce, a my sobie pójdziemy. Pokaż nam znak, a my sobie stąd pójdziemy i damy spokój.
Jeden znak tylko. Na pewno nie musisz się zbytnio wysilać. Wystarczy, że się zbliżysz do tego. To twoje. Tak, to jest... No to jest od Kuby, no ale dobra, tak, to jest moje. Zbliż się i pokaż nam to. Nie obawiaj się nas. Mimo, że zrobiłeś tak duży grzech, nie nam ciebie oceniać. Bo nie my od tego jesteśmy. My chcemy tylko wiedzieć, że istnieje... no, życie po śmierci. Szturchać. Chyba bym tutaj w tym miejscu to zakończył, bo mam jeszcze jedno miejsce. No czas leci. Mam jeszcze jedno miejsce do zbadania. Ale wydaje mi się ciągle, że my mamy tutaj do czynienia z tym, który się dopuścił tej tutaj tragedii, nie, na tym. Bo co by takie niewinne dzieci tutaj, no może to dla nich wiadomo, dzieci, takie niewinne dziecko, no czemu one było winne, nie? Że no zginęło przez taką głupotę. Raczej on się tutaj błąka i pokutuje za to, czego się dopuścił, no. Do takich wniosków doszliśmy. Ja, wy nawet tam komentując ten film, również takie wnioski podaliście. Dobra, z tego miejsca ja będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Mimo tego, że jeszcze było widno, no ale mówię wam, teren tutaj jest taki dość nieprzyjemny. Ciężko tutaj potem wyjechać. Już jest dość ciemno, więc musimy się śpieszyć. No co ja mogę powiedzieć? No jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę, komentarz. Oceńcie ten film po prostu. W jakikolwiek sposób. No jeżeli wam się nie podobało, skomentujcie to również. Powiedzcie, że co wam się nie podobało. Jeżeli wam się podobało, również skomentujcie. A my lecimy dalej, bo mamy jeszcze jedno miejsce do zbadania. Siema, do następnego.